jedziemy w góry. Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest piątek, no i po pracy zdecydowaliśmy pojechać do Czech. Jak widzicie już z tyłu, to już Czeska Republika, a z tamtej strony to już Polska. Czyli żadnych granic nie ma. No i jedziemy w Adzbrachskie Skały. Jutro pójdziemy w góry i zobaczymy, czym zaskoczy nas Czeska Republika. Zapłaciliśmy 12 dolarów za winietkę, czyli przejazd po drogach Czech. To nie jest tanio na 10 dni, ale będziemy tylko w Czechach 2 dni niepełnych, ale najmniejsza płata wynosi 12 dolarów, czyli 310 szwedzkich kron. No i startujemy, zobaczymy, czym zaskoczy nas Czechy. Żadnych granic nie ma, jak widzicie. Jest droga, to jest Polska, a to już Czechy. Żadnych granic, żadnych. Tylko tam smuszka, widzicie? To jest smuszka. I tyle. I tam jakiś stoi stołbik taki, słupek. No, dzień dobry, jesteśmy już w Czechach i obudziliśmy rano o 6:00, dzisiaj jest sobota i postanowiliśmy, mimo że padało całą noc, postanowiliśmy po prostu pójść pospacerować po mieście Upice, jak prawidłowo, nie wiem. No i zobaczyć, czym ona nas może zaskoczyć. Tu taka rzeka, zobaczcie, miejscowa. I takie, zobaczcie, widoki. No. Góry zaczynają się gdzieś niedaleko. Dzisiaj pojedziemy właśnie w Adzbrachskie Skały, mimo że pada, ale wszystko jedno pojedziemy, bo co, my marno przyjechaliśmy, czy co? Dlaczego woda taka? Woda jest taka miedziana, czyli kolor ma, zobaczcie, taki miedziany. Nie wiem, czy może po prostu z gór coś cieknie i teraz jest nie bardzo czysta, taka trochę brudna. Tak, ale no, co mogę powiedzieć, tylko jeszcze nie widziałem tak dokładnie tak Czech, ale mogę powiedzieć, że oczywiście, że Polska jest trochę piękniejsza za Czechy, ponieważ tu dużo różnych takich starych domków i styl taki jest oczywiście, że czeski, czyli w Polsce takiego rzadko kiedyś spotykasz. No różnie się, bo każdy kraj ma swój jakiś styl i architekturny, i ustroju wszystkiego, drogi, tablice różne, drogowe, nawet w Czechach różni się od polskich. I oczywiście, że od razu widzisz, że jak przyjeżdżasz do innego kraju, że to nie jest Polska, nawet w Czechii, niedaleko od Polski, a już widać, że to nie jest Polska. No różnie się. No i zobaczymy. Popatrzcie, nawet przystanek jest dziwny taki. Nie taki jak w Polsce. Zobaczcie, jaka jest tablica elektroniczna. Wow. Dziwny, tylko ciekawy. Ciekawa. Dlaczego dziwny? Ciekawa. Domki takie różnokolorowe. Małe miasteczko. Nawet stacja paliw nie pracuje w nocy. No zobaczcie. Autobus chodzi do Nachoda. Byliśmy już tam, w Nachodzie. Popatrzcie, jakie są tablice drogowe. Różnią się od polskich oczywiście, że... W Czechach od razu wpadło mi w oko, że samochody trochę starej niż w Polsce. I sporo takich budów, zobaczcie, jeszcze radzieckich.
bo w radzieckim Związku było dużo takich sklepów różnych, od takiej właśnie budowy. Duże, maleńkich takich sklepików zbudowanych nie wiadomo z czego. Stacja benzynowa po czesku to benzynka. Tak śmiesznie. Ale za to tu jest Penny Market. W Polsce rzadko kiedy spotykasz taki sklep Penny. Zobaczcie, a tu on jest. A w ogóle w Polsce jest? W Polsce jest, w Krakowie. Kiedy mieszkaliśmy w Krakowie, był taki sklepik Penny Market. To też jest niemiecka marka. Sprawdzałam na Google i nie znalazłam nic. No, w Krakowie było kiedyś. Zobaczcie, tutaj taka jest górna miejscowość i domki stoją tak poziomami, czyli jeden, drugi, trzeci i tak dalej. O, zaraz zobaczymy, co to za mapa Upice. Obwód u nich nazywa się kraj, czyli w Polsce kraj to jest kraj, kraina, czyli dzierżawa, strana. A tu kraj jak oblast u nas. A to takie małe miasteczko Upice nazywa się. 10 km od skał Adrszpachskich. Jest śmieszny, bardzo śmieszny język. Ludzie po czesku zmrzlina, czyli zmarzu. Przy markecie nie trzeba wkładać monetki, żeby wziąć wózek. Trochę dziwnie ceny wyglądają. Nie tak jak w Polsce, a już nie przywykłem do tego, że ceny są dziesiątkami. 13, 15, 20 i tak dalej. W Polsce trochę taniej, ale to jest Czechy, co zrobić. Za to sławny jogurt z Jogobella produkują się w Niemczech. Mertingen. Ale cena jest droższa niż w Polsce. 13,90, czyli więcej niż pół dolara. Około 3 zł. A w Polsce on kosztuje 1,40 zł. Ceny oczywiście, że bardzo drogie. Zobaczcie, na przykład pomarańcza. Prawie 50 czeskich kron. To dzielimy na 5, to 10 zł kilogram za kilogram. Śliwki 40, to po 8 zł. Bardzo, bardzo drogo. Winogrona 6,50 na polskie, to normalna jeszcze cena. Ale reszta nie bardzo tanio. Zobaczcie, na przykład jabłuszka 30 zł za kilogram, czyli dzielimy na 5 i mamy prawie 6 zł za kilogram. Bardzo drogo. Widzieliście kiedyś takie kefirowe mleko? Masło czeskie 60 kron, czyli prawie 12 zł, 250 gramów. Drogo. Smalec nazywa się po czesku sadło. Sal, sadło. Parówki nazywają się parki albo pareczki. Tak śmiesznie. Patrzcie, jaka makówka ciekawa. Chleb też taki czeski, czarny. Popatrzcie, jak w Czechach chleb sprzedają. Po prostu leży tu taki wielki. Ma wagę 1,2 kg, taki wielki, wielki, ale dziwnie to jest, że sprzedają go po prostu bez opakowania. Churalki, ale w Czechach oni nazywają się choralki, a w Polsce guralki. Miód czeski, zobaczcie, 130 kron. Czeska Republika. 900 gramów, to wychodzi gdzieś 22 zł za 900 gramów. To niedrogo, bardzo niedrogo.
popatrzcie, jak śmiesznie, selskie mleko. Selskie to jak po ukraińsku albo po rosyjsku, ale czerstwe. Po czesku czerstwe to świeże. A u nas słowo czerstwe to czorstwe, czyli nie świeże. A u nich czerstwe to świeże. Tak śmiesznie. Polnotucne, to jest polutłuszczowe, polużyrne. No i śmieszny język. Zobaczcie, pomazanka to, czyli jak u nas też nazywają to pomazanka, czyli można mazać na chleb. W Polsce takiego, takiej nazwy nie ma. Ale ceny, słuchajcie, w Polsce można kupić, nie wiem, taką puszkę za 3 zł, 3-4 zł, a tut wychodzi prawie 5 zł. Bardzo drogo wszystko, bardzo drogo. I wyboru mało i bardzo drogo wszystko. Zobaczcie, papryka farszerowana mięsem. U nas takie danie jest mołdawskie. W Polsce takiego nie widziałem. Papryka polnena mrażena. Babiczka Klara. Widzieliście kiedyś taki paragon? Pół metra, na pewno. Impost. Czeski impost. Nawiasem, chleb jest w Czechach smaczny niż w Polsce. Zupełnie inny, nie wiem, może zupełnie inna technologia wyrobienia, może co, nie wiem. Ale jest smaczny naprawdę. W mieście mieszkamy w takim domku. Ubytowani, apartment. Wielki, wielki taki domek. Tu przylega niewielki ogródek. Zaraz wam to wszystko pokażę. Taka jest stara, stara furtka. I tu zobaczcie, jaki jest ogródek. Zielony. Uprawiają pomidory. Popatrzcie. Dom jest bardzo stary też. Na pewno jakaś, z jakąś historią. Popatrzcie, tyle tu pomidorów. I nawet taka mała szklarnia. Też z pomidorami. Imbir, zobaczcie, to jest imbir na Krymie. Widzieliśmy też taki imbir. Popatrzcie, petruszka. Jabłuszka. No i tu tak można posiedzieć, a to borówka amerykańska na pewno. Tak rośnie. I tu właśnie jest domek. To jest dziwny dom, taki stary. Popatrzcie, jak to można zamykać drzwi jeszcze w taki stary sposób. Mop wieszy tak dziwnie. Obrazek zobaczcie, jaki mały. I tu też takie stare obrazki. Zobaczcie, jak wygląda ten domek. Stary, stary. Kwiatki wszędzie.
znajduje się taka łazienka. Ale zobaczcie, to jest dziwnie, dlaczego u nich takie krany, te baterie, zimna woda i gorąca, a tu osobna jeszcze gorąca. Ja nie rozumiem, po co. Po co te dwa krany tu są. Tu jest taka kuchenka niewielka. Jest właśnie taki pokój stary, zobaczcie, jaka szafa jest drewniana, też stara. Tu jest taki stolik. I taki właśnie widok z okna. No i taka łazienka jeszcze pod daszkiem tak zrobiona i tu nawet bidet jest. Dziwnie trochę, że boażerię tak zrobili, oni ściany, ale jak jest, to jest. Tu taki niewielki kwiatowy balkon. Można posiedzieć sobie i oglądać widoki miasta. Nie parkować. I nie piszą razem, nie osobno. Dużo autów, samochodów, Skoda. W Czechach takie sklepy, zobaczcie, lokalne takie, niewielkie. Pod miastem. Ulica nazywa się Pod Mestem, czyli Pod Mostem. Potrawiny, też taka śmieszna nazwa, czyli jedzenie, produkty po naszemu. Zobaczcie, idziesz, idziesz tak w nocy, nie widzisz, bach w ten kabel. I po prostu on tak... Zobaczcie, jak skrzydła świat rośnie, jaki on jest wielki. Wentylatory stolni, stojanowe, czestownie lednicki. Miasto Upice. To jest urząd miejski, miejski urad. Nie urząd, to urad. Obetem faszystickiego kecho terroru w latach 39-45 wdzięczni obcane Upicka. Wdzięczni, widzicie? Po polsku wdzięczny, a tu wdzięczni. Bardzo podobny język. Słuchajcie, mimo że Czechy też, to też Słowianie, ale słuchajcie, no inny kraj po prostu. Wszystko jest inne, wszystko. Tak, trochę coś podobnego jest do polskiego, ale jest zupełnie inny kraj. Na policyjnym samochodzie jest napisane pomachat i chranit, czyli pomagamy i chronimy. Tak śmiesznie, ja takiego jeszcze nie widziałem, żeby na samochodzie było tak napisane i tym bardziej na policyjnym. Jedelnia, obczerstwienie, obczerstwienie, czyli świeże, wszystko. Obedy, swaciny. Kabele leżą po prostu wszędzie, przy domkach.
Zobaczcie, na kioskach są kratki, czyli tutaj kradną. W Polsce takiego nie ma. Nie widziałem. Popatrzcie, jak wszystko jest zaniedbane. Co to? Takie stare, jeszcze drewniane wszystko. A jak wam ta nazwa poliklinika? Czyli prawie jak po rosyjsku. Nie prawie, a tak jest. Nie to co po polsku, przychodnia. Co za przychodnia? A tu poliklinika, czyli po klinikie. Klinika. Ale poliklinika jest zadbana. Zobaczcie, co zauważyłem. Kukurydza wiesi po prostu w takich siateczkach pod daszkiem. Popatrzcie, jaki domek. Zupełnie jest drewniany. Zrobiony z drewna. Czeska sporytelna. Co to takiego sporytelna? On był. Popatrzcie, jaka tu rzeka cieknie po środku miasta. Górna. I kwiaty. Na moście kwiatki. Słuchajcie, Czechy różnią się od Polaków. Niby to też Słowianie, ale kolor cedry jest, kolor skóry jest, słuchajcie, taki czarny, niby to jak cyganie czy coś takiego. Mało takich ludzi białych, dokładnie jak Polaków. Co to za nacja, nie wiem. Niby to Słowianie, a kolor skóry mają taki ciemny. Dziwnie. Zobaczcie ten domek drewniany, jakie ma wyjście prosto do rzeki. Tam jest takie schodki niewielkie. I tu taki ogrodek jabłonkowy. Super. To właśnie jest miejsce dobre do życia. Mostek, rzeka górna i taki ogródek, i ktoś tu mieszka w pięknym miejscu. Owoce to po czesku owoce, jak i po polsku, a zelenina to warzywa. No, bardziej podobnie do zelenina, czyli zielone. A warzywa dlaczego w Polsce? Czyli można ważyć, ale owoce też można ważyć. Nie, Polska jest najlepsza. Cicho. Mimo że jest sobota rano, ale jest bardzo cicho. Zobaczcie jeszcze stary napis: modni tekstylni zboży u Witowku. Różni się od rynków polskich miast, bardzo różni się. Jest jakiś swój czeski koloryt. A jolku świerk to oni posadzili, żeby potem dekorować na Boże Urodzenie. Słuchajcie, trochę pospacerowaliśmy, no i zrobiłem taki wniosek, że Czechy trochę, można nawet i nie trochę,
a gdzieś na połowę nie dociągają do Polski. Oczywiście, że Polska jest trochę większym krajem i bardziej rozwinięta niż Czechy, więcej osób mieszkają i na pewno kraj więcej rozwinięty, rozwija się, dużo różnych zakładów, różnych prac i na pewno więcej pieniędzy ma Polska. I dlatego Polska jest bardziej tak rozwinięta niż Czechy, bo Czechy tak, nawet to widać i po samochodach, dużo różnych starych takich samochodów, jeszcze lat 90. Niezadbane ulicy, domki i taki ludzie też tak chodzą w takiej odzieży też nie bardzo zadbanej, starej. Sporo takich biednych ludzi, starych samochodów i niezadbanych ulic. Czyli widać nawet niewyraźnym okom, że to jest kraj biedniej niż Polska, bo to od razu rzuca się w oczy. Do macie potrzeby, czyli domowe potrzeby. To co trzeba dla domu. W Czechach nawet śmieci nie sugerują, wszystko po prostu w jeden kosz. W Polsce końcówka na go, a tu na przykład zobaczcie Żeliwskiego, czyli ulicę Jana Żeliwskiego, a w Polsce byłoby Żeliwskiego. Popatrzcie jaki domek, zupełnie drewniany. Dziwny jest domek. Na pewno, ale jak zrobiony. Ale tu popatrzcie jaki domek, też drewniany. Autentyczne miasto. Wiecie co, jaka myśl przyszła do głowy Irinie, że może w Polsce też były kiedyś takie domki drewniane. Ale po prostu w Czechach u ludzi nie ma tyle pieniędzy, żeby przebudować ich, a w Polsce ludzie więcej takie zamożni i po prostu zniszczyli te domki już i pobudowali nowe, a w Czechach to jeszcze zostały takie autentyczne domki nadal jeszcze dotychczas. Ale tu są nie tylko stare domy, ale także i nowe pobudowane mieszkania. A może po remoncie odremontowane, nie wiem, ale piękne. Piękny budyneczek, nowoczesny taki. Słuchajcie, we wszystkich domkach, zobaczcie, tam są schody takie. W jednym domku, tam dalej też, czyli kiedyś na pewno. Dawniej to było jakieś takie zejście do wody, żeby ludzie na pewno nabierali wody prosto z rzeki. A może nawet nie tylko, żeby nabierać wody z rzeki, a żeby odpady wyrzucać. Wyrzucać odpady? Da, takim. Może być, też coś wyrzucali. Nie wiem, ale na pewno wydaje mi się, że brali wody po prostu do prania albo do picia. Woda była czystszej niż teraz. A gdzie oni swoje? To jest nasz domek, a tu jest taki dworzyk. Ale zobaczcie, jak tu jest niezadbane wszystko. Podwórko, nie? Podwórko, tak.